Byliśmy u Jurka Owsiaka, odebraliśmy piękny medal Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pływaliśmy także łódką. Centek co prawda próbował nas zatopić, przewracając się. Naprawdę wstrząsy były ogromne. Później był mecz w błocie. Staraliśmy się wygrać, ale nie wyszło nam to zbyt dobrze. Polacy też zresztą się nie popisali, dlatego w sumie to mieliśmy dość dobry wzór do naśladowania. W trakcie wakacji wiele różnych miłych, sympatycznych rzeczy, także wyjazd nad morze, gdzie poza wcinaniem jodu i oczywiście atmosferą taką dość mocno morską, pracowaliśmy, rozmawialiśmy ze znanymi i lubianymi, powracając zahaczyliśmy wiele ciekawych miejsc. Woodstock, świetne miejsce, nie ma co tutaj dużo mówić. Później musiałem się zrelaksować jadąc w Bieszczady, tam naprawdę świetna atmosfera, jak zawsze. W tle Farbenlere z utworem Achtung 2012 i to najlepsze podsumowanie i pierwsze miejsce tego notowania listy polskiej. Ten kraj jest chory, ciągle coś mnie boli. Budzę się rano, otwieram oczy z trudem. Nie toleruję cyfrowej kontroli. Idę przed siebie, pozbawiony złudzeń. Słuchajcie, nie ma się co martwić, koniec świata, ale olejmy to. Wszystkiego dobrego na święta, wystrzałowego Sylwestra. Mam nadzieję, że cokolwiek z niego zapamiętacie. Hej, na razie, trzymajcie się. Do zobaczenia za rok w 2013.